ruszamy do naszego mieszkania. Zobaczcie, tu sobie wchodzimy. Pokazuję łazienkę. Dalej mamy kuchnię z mini salonem. Powiem wam, kuchnia jest w ogóle wyposażona całkowicie, łącznie z kawą, z filtrem, także wszystko tu jest. I ostatnia sypialnia. Zobaczcie, jak to jest w ogóle fantastycznie. Rano wam pokażę widok z balkonu, bo mamy widok na góry. Ale naprawdę jest tutaj ślicznie. Super, super. Super. I co więcej, powiem wam, że zapłaciliśmy za ten cały apartament za dwie noce 700 zł. Z parkingiem za darmo, z tym całym wyposażeniem, także myślę, że naprawdę super cena. A że dopiero dojechaliśmy, to słuchajcie, zbieramy się, idziemy na Krupówki, bo mieszkamy też blisko Krupówek, co jest nietrudne chyba w Zakopanem. Co, zbieramy się, idziemy coś zjeść pewnie, nie? No, także do zobaczenia. Zobaczcie jeszcze, jak tutaj jest ładnie. Teraz akurat wychodzimy z pokoju. Ale naprawdę jest super. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze, jaki mamy widok z okna. Z samego rana. Zobaczcie, tam jest Giewont. Tak mi się przynajmniej wydaje. Witajcie, witam was dzisiaj w zimowej odsłonie. Mamy sobotę, jest 8 rano. I mamy zacny plan dzisiaj pójść nad morskie oko. Nie jesteśmy przygotowani na dużą wspinaczkę, więc postawiliśmy na morskie oko, także dzisiaj dam się właśnie uda. Mamy piękne słońce, natomiast chyba jest 5 stopni. Ma się zrobić 12 pod koniec dnia, więc no nie pod koniec, po południu. Także zobaczymy. Zakładamy, że będzie bardzo dużo ludzi, dlatego że nawet wczoraj na Krupówkach było po prostu pełno. No ale zabierzemy was z nami. Już widoki mamy obłędne, pokazywałam wam nasz widok z balkonu. Się odwrócę, zobaczcie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Także zbieramy się. Mąż już kończy szykować. I idziemy. Patrzcie, przygotowani? Jak tam? Naszym pierwszym przystankiem jest, uwaga, uwaga, Biedronka. Jest jedyny sklep okoliczny, który tu mamy. Musimy sobie kupić wodę i zmierzamy na morskie oko. W ogóle mieliśmy podjeżdżać tam samochodem, ale bardzo dobrze nam nasz właściciel mieszkania podpowiedział, że to jest bardzo zły pomysł. Już jakby abstrahując od tego, że po prostu ceny są drogie za wynajem parkingu, to przez to, że nie wyjechaliśmy tam o 6 rano, to prawdopodobnie będzie już pełno. A jeżdżą tutaj takie busiki, właśnie przez chwilę pan nas zatrzymał, które podwożą nas, wiecie, pod sam ten jakby szlaban wejściowy na szlak, także także idziemy kupić wodę, następnie będziemy szukać busika i wędrówka na morskie oko zostanie rozpoczęta. Słuchajcie, pierwsza przygoda za nami. Znaleźliśmy busika nad morskie oko. Jechaliśmy około może 20 minut i stanęliśmy w gigantycznym korku. Po 30 minut stania w tym korku stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, bo ten busik miał nas dowieźć na parking pod samo morskie oko, więc z niego wysiedliśmy i właśnie sobie dymamy. Zobaczcie, jak to wygląda, zobaczcie, ile tam jest ludzi i jaki tam jest korek. W ogóle to jest jeszcze, brakuje nam 1 kilometra pod ten parking, także nie tak dużo, a myślę, że korek ma około 3-4, także no. Nie mogę się już doczekać tych tłumów nad morskim okiem, naprawdę. Jak na mąż? Dobrze, no to lepiej, nie? No spacer zdecydowanie lepszy niż siedzieć, kurczę, w tym busiku bez sensu. No, także zmierzamy. Panie, a pas pan prom? Jak tam? Dobrze. Jak się czujesz? Ile super. Już idzie? Jedziemy już z godzinkę? No tak. Jeszcze nie tak bardzo zmęczony. Nie, godzinę. Mniej? 40 minut. O,
Ale powiem wam, pogoda jest naprawdę przepiękna, tak nam dopisała. No właśnie, my mamy nawet... Nie mamy nawet kurtki, już czapki też się pozbyliśmy, więc... Ale jeszcze długa droga przed nami. Jesteśmy! Słuchajcie, dotarliśmy, 2 godziny dymania, ale było warto. Zobaczcie ten widok za mną. Co, ciężko było? Ciężko, ale... Ciężko. Worth. Tak, było warto i zobaczcie w ogóle, ile to jest ludzi. Z jednej strony, z drugiej. Także festyn, część druga. Że zbieramy się już. Słuchajcie, powiem wam, że jest strasznie, strasznie zimno. I nawet nie jest przyjemnie, bo jest po prostu tyle ludzi. Ale 2 godziny łaziliśmy. Trening zaliczony. Wracamy teraz do Zakopanego. Moi drodzy, mały update, bo już jest zdecydowanie później. Słuchajcie, wróciliśmy z morskiego oka około 16. Padliśmy, bo zrobiliśmy dzisiaj 30 tysięcy kroków. 30 tysięcy, prawda, mężu? Tak. Słuchajcie, myśleliśmy, że jesteśmy w dobrej kondycji i wcale ta trasa nie była jakoś bardzo trudna, bo wiecie, tam nie ma takiej mega wspinaczki, ale no trochę nas to wymęczyło, bo z tym było bardzo, bardzo dużo ludzi. Wiecie, też inaczej się spaceruje, jak wiecie, jesteście gdzieś tam sami na szlaku albo jest mało osób, po prostu były tłumy, autentycznie były tłumy. Też nad tym samym morskim okiem, co nas zaskoczyło, było bardzo zimno. Chcieliśmy sobie tam, wiecie, posiedzieć troszkę, porobić jakieś tam fajne zdjęcia, ale naprawdę było tak zimno, było 4 stopnie pokazywało. Więc no nie pobyliśmy tam za długo, a teraz słuchajcie, wróciliśmy wcześniej do hotelu, padliśmy, naprawdę padliśmy, więc tylko wzięliśmy prysznic i mieliśmy, no powiedziałam, taką power nap, drzemkę. A teraz jedziemy się nagradzać i słuchajcie, jedziemy do Termy Bania, do Białki Tatrzańskiej, do takiego bardzo dużego kompleksu z basenami i ze spa. Tam jest spa, to się tak nazywa? No wiecie, że są sauny, jakieś tam, tak, termalne baseny. No i powiem wam, że tak nam się przyda, bo po prostu tak dzisiaj wymarzliśmy. W ogóle pogoda była taka trochę, powiedziałabym, tricky, bo z jednej strony jak świeciło słońce, to naprawdę było cieplusio i nawet sobie zdejmowaliśmy, wiecie, kurtkę, czapeczki w ogóle, bo było naprawdę przyjemnie. No a były takie momenty gdzieś tam przez lasek szliśmy, że po prostu było przepotwornie zimno, więc trochę nawet wymarzliśmy. Ciepły prysznic też tak bardzo nie pomógł, także naprawdę się cieszymy na to ciepełko. Nie wiem, czy tam coś ponagrywam, ale postaram się coś wam pokazać, bo ja tam nigdy nie byłam, mąż tam kiedyś był. Mówił, że jest bardzo fajnie, także zobaczymy, czy miał rację, że było tak bardzo fajnie. No, ale dzisiejszy dzień super, co? Naprawdę bardzo fajnie go spędziliśmy. Jak ci się podobało morskie oko? Bardzo fajne było. No, było bardzo fajnie. Powiem wam, że dobry jest ten tip właśnie z tym busikiem. Ja w sumie, znaczy może to wiecie, może tego nie wiecie, ale rzeczywiście większość osób pchała się tam nad to morskie oko samochodem, na te parkingi, które są dużo dalej usytuowane niż tam, gdzie podwozi was ten minibus. Więc my skorzystaliśmy z tego minibusa, cena to było chyba 15 zł od osoby, na pewno 15 zł od osoby. I później już jak się tylko schodzi z szlaku, to te busiki czekają i wiozą was jakby z powrotem do Zakopanego, tak naprawdę gdzie tylko chcecie, także... no i też 15 zł od osoby, coś takiego kosztuje. Wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 8 zł. Powiem wam, że jak ja tam byłam w Tatrach 10 lat temu, to kosztowało 4. Więc no 50% wzrostu, bardzo, bardzo dużo.
Jedyna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to jest to, że na drodze nie ma toalet w ogóle. To znaczy w jednym czy w dwóch miejscach postawili to i toje, które są po prostu obrzydliwe, obskurne. Ja wiem, że to jest, wiecie, środek lasu i tak dalej, no ale na miłość boską. Tam chodzi, to chodzą tysiące ludzi i nie ma tam żadnych toalet. Więc no to była taka jedyna rzecz, która jest naprawdę obrzydliwa. Ja w ogóle tego nie rozumiem, jakby tam, wiecie, jest tyle budynków, kurde, naprawdę postawienie toalety to nie byłoby aż takie... chyba trudne, a jednak no wszyscy płacimy te wejścia do tych parków, więc myślę, żeby im się szybciutko zwróciło. No, dobra, to słuchajcie, widzę, że tu i tak urzędziliśmy w jakimś korku w Zakopanym, ale jedziemy do Białki Tatrzańskiej i do zobaczenia na basenach termalnych. No. Ale nie, no na pewno jest tak klimatyczny tutaj. Top. Super cool place. Widzisz, jak żona discovered? Słuchajcie, nic dla was nie nagrywałam, bo ugrzęźliśmy na basenie, było naprawdę super, więc jeżeli jesteście w okolicach Termy Bania, polecamy. Bardzo wypoczęliśmy i po tej mordędze na szlaku, dzisiaj naprawdę nam się przydało. Teraz w ogóle trafiliśmy do bardzo fajnej karczmy, także będziemy jeść jakieś pyszności. Słuchajcie, pokażę wam po raz ostatni ten widok, bo jest tutaj bosko. Naprawdę super. No i my się właśnie już zbieramy. Mąż sprząta. Bardzo dobrze, majorze, bardzo dobrze. My się zbieramy, musimy się wymeldować do 10, ale jeszcze stąd nie wyjeżdżamy, idziemy jeszcze na Krupówki. Mamy plan też wjechać na Gubałówkę. Także zabierzemy was z nami na tą Gubałówkę. Słuchajcie, wczoraj wam dużo nie nagrywaliśmy, bo co? Bo padliśmy. Jakby wiecie, ta trasa na Morskie Oko nie była jakaś taka bardzo wykańczająca, ale no jednak wiecie, no trochę się zmordowaliśmy. Też pogoda była, tak jak wam chyba mówiłam, było trochę ciepło, trochę zimno. Był też tłum ludzi, więc jakoś też nie było, wiecie, takiej atmosfery do nagrywania. A później jak wróciliśmy, to poszliśmy spać, następnie od razu pędziliśmy na ten baseny. W ogóle powiem wam, że jest tyle ludzi tyle ludzi jest tutaj w Zakopanym i w okolicach, że wczoraj, żeby wejść na termy, do termy bania, staliśmy... Ile staliśmy? Za 40 minut? 40. 40, słuchajcie, 40 minut, a to jest... Jeden z większych chyba w ogóle aquaparków w Polsce, więc no było tam bardzo, bardzo dużo ludzi. Koncept jest bardzo fajny, bo wiecie, macie tą wodę termalną, można wypłynąć sobie na tym basenie na zewnątrz, można w środku, jest mnóstwo takich ala jacuzziowych miejsc też, co jest bardzo fajne. No i co mi się najbardziej podobało, jest tam bar, więc można sobie zamówić drineczka i sobie siedzieć z tym drineczkiem w wodzie, także super kowo było.
No, a potem pojechaliśmy do karczmy. Byliśmy też w ogóle, powiem wam, że bardzo głodni, bo chyba nas w ogóle dopadło po tym całym dniu, wiecie, po tej wędrówce, jeszcze ten basen. Woda chyba tak zawsze wyciąga, że jest się głodnym. Więc pojechaliśmy właśnie na jedzonko. W ogóle trafiliśmy przez przypadek, bo nie wiem, czy wiecie, w Zakopanem tak naprawdę życie kończy się około 21-22. Wszyscy idą spać. Co pewnie ma sens, jeżeli tutaj, wiecie, przyjeżdżają ludzie właśnie na te wszystkie nocne wędrówki, dzienne wędrówki. Więc my wjeżdżaliśmy z tego basenu po 22 i powiem wam, że było bardzo ciężko nam znaleźć w ogóle otwartą restaurację. No ale niedaleko raz znaleźliśmy otwartą karczmę, która tam chyba działała do północy czy do pierwszej i naprawdę to był strzał w dziesiątkę. Super miejsce, w ogóle grała tam kapela, jedzenie było super, prawda? Pyszne było jedzenie w tej... Bardzo pyszne. Naprawdę było bardzo pyszne. Weź jeszcze moje ciapeczki. Nie wiecie co, zbieramy ciapki, śmieci. Więc jedzenie było bardzo pyszne, także no naprawdę super, super miejsce. No a teraz jesteśmy, zjedliśmy jakieś tam malutkie śniadanko w domu, także myślę, że jeszcze coś i tak dopadniemy po drodze. No i celem jest dzisiaj gubałówka. Mąż jeszcze nie wie, już się dowiedział. Gubałówka? Będziemy gubałówka? Iść. Gondola. Nie, no iść będziemy. Nie, gondola. No zobaczymy, kto wygra. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Dosłownie tutaj na skrętem już są Krupówki. Tak wygląda ten kompleks, jest kilka domków, kilka jest jeszcze z tyłu. I właśnie tutaj mieliśmy jeden z pokoi, także naprawdę bardzo fajne miejsce, inny świat, Zakopane. Polecamy. Polecamy czy nie polecamy? Bardzo polecamy. Bardzo polecamy. Inny świat.